legioniści postawili na porządku dziennym sprawę polską. Dzielni nasi żołnierze czynami swoimi torują drogę ku lepszej przyszłości. Krwią polską dobrowolnie na szale wypadków rzuconą piszą uniwersał wolności ojczyzny. Bez wojennego czynu polskiego bylibyśmy bezwolną masą niewolników, którzy giną tysiącami za niewłasną sprawę. Bohaterstwo legionistów i siła idei, którą reprezentują, wydobyła sprawę polską z odmętu niepamięci. Cały zaś ciężar inicjatywy odważył się wziąć na siebie brygadier Piłsudski. Jego wola i czyn rozstrzygnęły wahania. Czcijmy go za tę inicjatywę. Czcijmy za nadzwyczajne prowadzenie legionów w bój nieśmiertelny. Za ochocze branie wszystkich trudów na swe barki. Pozdrawiam was, żołnierze polscy, w dniu, w którym każdy chce mieć rodzinę. Brzemię sławy, które spada na mnie obecnie, nie mnie przynależy. Zawdzięczam to wiernej, nieustraszonej pomocy żołnierzy. Otoczenie, współpracownicy dają możliwość czynu. Wznoszę więc toast, który zawsze i wszędzie będę powtarzał. Na cześć żołnierza polskiego! Iwa! Dlatego wołam, nie bójcie się,
gdyż zwiastuję wam nowinę, którą pokochają wszystkie narody. Oto narodził się wam Zbawiciel. Najszczytniejszym znamieniem Wigilii jest opłatek, symbol Bożej miłości. Dzielić, przełamać się opłatkiem to tak jakby wpisać się do kręgu tych, którzy za symbol swojego życia uznali i postawili sobie za Boga, za ojczyznę, za naród, za braci. I to jest w życiu jedna wielka, święta, szczególna radość. Choćby przyszło święcić Wigilię na obczyźnie, w górach, w lasach, w polnych rowach, w szczerym polu, z głową na kamieniu. Tak. I my przełammy się tym darem Bożym dla wszystkich nieszczęśliwych i opuszczonych. Przełammy się tą ofiarą, najwyższą ofiarą i przeznaczeniem, które zawsze i wszędzie powinniśmy mieć w swoich sercach. Przełammy się z całym narodem, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, z tymi, którzy są na polu, ranni, płaczący, ze swoimi bliźnimi, gdziekolwiek by oni byli. Przełammy się tym opłatkiem z całym narodem, z wszystkimi ludźmi dobrej woli, każdy ze swoimi bliskimi, obojętnie, gdzie oni są i gdzie się znajdują. Przełammy się gorącym westchnieniem ojczyznę, wolność. Racz nam wrócić, Panie. Brawo! 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 Bóg się rodzi, a nie jednemu z was śmierć pisana. Śmierć ciężka rzecz dla młodego człowieka. Lecz kosztem jej Polska się rodzi.
W dzień wigilijny było w Jabłonkowie i okolicy przeszło 800 legionistów, chorych i rannych 150. Reszta to maroderzy i załoga. Osobny komitet Gwiazdka dla legionistów pomyślał już przedtem o uprzyjemnieniu wszystkim tego dnia, na którym z tęsknotą myśli wspomina o rodzinnym cieple, rodzinnych progach. Komitet zebrał w kilku dniach koło 1000 koron i zakupił potrzebne rzeczy. Chorzy otrzymali parę skarpetek, opaski ciepłe, szczoteczkę do zębów, chustkę do nosa, mydło, kilkanaście papierosów, coś ciastek, pierników i jabłek. Komitet wspólnie z prowianturą postarali się o choinki w Szygle, w szpitalu miejskim i zakaźnym, w sali kina w Nawsiu, w Boconowicach, Łomnej, Milikowie, Piosku, Wędryni i w czytelni katolickiej w Jabłonkowie. Pan Bóg zbierał te wszystkie łzy, westchnienia tłumione, ciche prośby, ból i ofiary i przyjmował je jako hołd polskich żołnierzy, jako tren błagalny, cichy, harmonijny. Ojczyznę, wolność, racz nam wrócić, Panie. Tak odprawiały legiony wieczór wigilijny na śląskiej ziemi, jak podaje Gwiazdka Cieszyńska.